Ja byłem w takim przeświadczeniu, że kobieta, jak idzie z facetem do łóżka, tą wielką przysługę robi, że trzeba bardzo długo z nią chodzić, żeby to było możliwe i w ogóle, że trzeba ją wnosić na piedestał. I to, co się teraz nazywa sympowaniem, to mniej więcej była modus operandi mój. Przyznaję się bez bicia. To straszne to było. I oczywiście prowadziło to do bardzo frustrujących doświadczeń. Jesteś niepewnym siebie mężczyzną, który ma spore problemy w relacjach z kobietami? Do tego masz może kiepską sytuację finansową i wrażenie, że inni bardzo cię już wyprzedzili i pozostałeś bez szans? No i może jeszcze ci inni już wytykają cię jako nieudacznika? To można, a nawet należy zmienić. O czym mówię ja, który w młodości był takim cieniasem, że aż głowa boli, a otoczenie załamywało ręce, jak ja sobie w ogóle w życiu poradzę. A jednak, mimo takiego startu, od dziesięcioleci prowadzę bardzo dostatnie i urozmaicone życie, miałem wiele ciekawych związków, a od kilku lat jestem w szczęśliwym małżeństwie z bardzo, bardzo wartościową i niezwykłą kobietą. Mówię to, abyś wiedział, że jak ja mogłem, to ty tym bardziej. I zaraz zobaczysz, jak się ta przemiana u mnie zaczęła. Na jednym z popularnych spotkań z widzami i czytelnikami zadano mi właśnie takie pytanie i zaraz zobaczysz, co spontanicznie i szczerze na nie odpowiedziałem. A potem podzielę się z tobą jeszcze kilkoma innymi ważnymi zaleceniami, które naprawdę warto posłuchać, a nawet jeśli wydadzą ci się dziwne, no ale tak to już jest. Jeśli chcesz żyć lepiej od innych, to musisz działać inaczej niż ta cała większość. A teraz zapraszam już na to spotkanie. Dobra, to ja mam pytanie. Karolina, wspominałaś, że Aleks potrafi z każdym zacząć rozmowę na każdy temat. Zresztą, Aleks, ty się zawodowo zajmujesz relacjami międzyludzkimi. Nie, negocjacjami. Negocjacjami. To jest inna historia w ogóle. Okej, dobra. No ale w każdym razie nie jesteś ogólnie otwarty, potrafisz rozmawiać. Natomiast sam wspominałeś, że nie zawsze tak było. Mam nadzieję, że się nie obrazisz, bo to jest cytat, ale wspominałeś, że byłeś kiedyś zakompleksionym chłopakiem, który... Introwertykiem, tak, mieszkał tak. Mieszkał w piwnicy. Tak. Ja wyszedłeś z tego, natomiast dla facetów z twojego pokolenia mam wrażenie, i tym bardziej no, w Polsce, nie jest to jakaś taka typowa ścieżka. Ja chciałabym zapytać o tą taką iskrę jakiejś takiej odwagi, czy nie wiem, był jakiś taki błysk, że nie chcesz tak żyć jak inni, czy tak. Jak to stało? Tak, ja właściwie w cudzysłowie od zawsze, czyli jak miałem też te 20 parę lat, to już nie chciałem żyć tak jak inni. Jak miałem 25 lat, to się wyniosłem z Polski ze 100 dolarami w kieszeni do Austrii, bez znajomości języka i tak dalej. No i tam, wiesz, mieszkałem w takiej zadoptowanej piwnicy z przelewem gazety na ulicach i nie miałem żadnego pojęcia o świecie. Ale bardzo ważna była jedna rzecz. Ja miałem to założenie, że ten stan jest w jakiś sposób tymczasowy. Że mówiłem, okej, jeszcze nie wiem jak, jeszcze nie wiem kiedy, ale to jest tymczasowo i kiedyś będę dobrze żył. Ale skąd w tobie ten optymizm? To nie był optymizm, to była desperacja. Poczekaj, dojdę skończyć. To była desperacja. To nie była wiara w siebie, taka... Nie, ale mówię, no gdzieś musi być jakiś sposób. Gdzieś musi być jakiś sposób i to wiedziałem, że jest tymczasowo. Bo najgorszą rzeczą, jaką ludzie mogą zrobić, to się urządzić w czarnej, przepraszam, dupie. To bardzo wielu ludzi robi właśnie. Urządzają się w czarnej D, na przykład... wchodząc w stałe związki, albo jeszcze co gorsza, płodząc dzieci, z niepasującymi de facto osobami, albo zadłużając się na połowę życia, żeby mieć jakąś nieruchomość, teoretycznie mieć tytuł własności do niej, w której miejscu, gdzie im nie pasuje to w ogóle, tak naprawdę nie są tam szczęśliwi. Zamiast po prostu jechać po prowizorkach i w międzyczasie szukać czegoś, to na ściance wspinaczkowej. Na ściance wspinaczkowej, no to gdzieś tam się pakują. To była u mnie taka rzecz, że ja tego nigdy nie próbowałem zrobić permanentnym. To jest jedna rzecz, a druga rzecz, to ja w którymś momencie zdesperowany wypróbowałem metodę, która jest świetną metodą przełamywania impasów wszelkiego rodzaju, również w życiu biznesowym. Polega to na tym, że robisz robocze założenie, że wszystko, co do czego przekonana jesteś, jak funkcjonuje świat, co by było, gdyby wszystko, co do czego jestem przekonany, jak funkcjonuje świat, było fałszywe i odwrotność była prawdziwa, co by było? Ale to są takie bardzo psychologiczne rzeczy. Ty już wtedy to wiedziałeś? W sensie sam na to wpadłeś te 40 lat temu? Tak ładnie nie mogłem tego sformułować, ale tak się zastanawiałem, co by było. Dlaczego? Bo byłem w tak beznadziejnej sytuacji, że powiedziałem sobie tak, no kurczę, jest tak beznadziejnie, tak źle, że... albo się zabije, albo coś zmienię. I jak postanowiłem, że powiedziałem, no zabić to szkoda trochę, nie? Więc postanowiłem coś zmienić, a ponieważ nie wiedziałem jak, to zrobiłem robocze założenie,
robocze założenie, że co by było gdyby. I wybrałem do tego bardzo ciekawy temat, a mianowicie moje podejście do kobiet. Tej historii nie lubi. Karinka nie lubi tej historii, ale mogę? Tak? Tak, jasne. Słuchajcie, ja byłem wychowany w takim przeświadczeniu, że to jest, pamiętajcie, to były inne lata, to były lata 70. i tak dalej. 80. już. No. 80. To 80. to już byłem w Austrii, to wiesz, to już było potem resztki tego. Ale całe wychowanie było wcześniej. Więc ja byłem w takim przeświadczeniu, że kobieta, jak idzie z facetem do łóżka, tą wielką przysługę robi, że trzeba bardzo długo z nią chodzić, żeby to było możliwe i w ogóle, że trzeba ją wnosić na piedestał. I to, co się teraz nazywa sympowaniem, to mniej więcej była modus operandi mój. Przyznaję się bez bicia. To straszne to było. I oczywiście prowadziło to do bardzo frustrujących doświadczeń. I w którymś momencie ciężko sfrustrowany pomyślałem, co by to było, jakby to było odwrotne, jeśli była prawdziwa. I poznałem taką jedną babkę w Austrii, to jeszcze pamiętajcie, lata 80. to nie są teraz, tylko dawno temu, to trochę jeszcze były relacje inne, w sensie były bardziej konserwatywne, z którą mi się fajnie gadało. I zrobiłem rzecz niesłychaną dla mnie, bo jak nam się tak fajnie gadało, to jej powiedziałem, wiesz co, właśnie chętnie poszedłem z tobą do łóżka. I wiesz, tak po prostu powiedziałem, co, trudno, nie? Ona zaskoczona spojrzała, powiedziała, okej, czemu nie? I ja wtedy zacząłem wierzyć to, co jest napisane w Biblii. Bo w Biblii jest napisane, proście, a będzie wam dane. I poczekajcie, to było takie kluczowe doświadczenie. Jak ja takie doświadczenie zrobiłem, to potem w innych dziedzinach życia natychmiast zacząłem to też stosować. Wkrótce potem założyłem własną firmę software'ową, bo ja pracowałem jako programista i tak dalej, freelancer. Założyłem własną firmę software'ową i bardzo wiele innych rzeczy się zaczęło dziać. To było to kluczowe przekonanie. I teraz ta metoda jest bardzo dobra też w biznesie. Roboczo robisz pytanie, co by było, gdyby pewne założenia, które uważam za pewnik, okazały się fałszywe i odwrotność była. Ja chętnie podaję przykład tanich linii lotniczych. Zanim powstał Ryanair, a właściwie Laker Airways, bo to były pierwsze tanie linie lotnicze, to wszystkie linie lotnicze wychodziły z założenia, że pasażer musi mieć wygodne miejsce, bardzo dobry posiłek, film i dużo bagażu. Że może zabrać. A najpierw Laker, który zbankrutował, bo zrobił parę błędów, ale potem Ryanair powiedział, a co by było, gdyby było odwrotnie, że dla pasażera tak naprawdę liczy się tani bilet, a całą resztę będzie sobie dokupywał w miarę potrzeby. I dzisiaj Ryanair jest, o ile nie jest największą, to jest jedną z najbardziej profitowych linii na świecie. I tak się w wielu dziedzinach dzieje. Dlatego jak pamiętacie, będziecie mieć jakiś impas w biznesie czy gdzieś, zróbcie robocze założenie. A co by było, gdyby odwrotność była prawdziwa? Dam wam przykład. Większość ludzi zadłuża się na 30 lat, żeby mieć własne mieszkanie. Ja się zastanowiłem, co by było, gdyby to była największa bzdura, jaką mogę zrobić. I zacząłem to analizować, co mogę zrobić. I w rezultacie doszedłem do takich wniosków, jakie mam dzisiaj, że mieszkam w super miejscach, w sumie bardzo tanio. I w wielu innych dziedzinach mam tak samo. Polecam tą metodę. Dzisiaj wam wyznałem taką historię z mojej młodości. Trochę się wstydzę, Karolinka nie lubi też, jak o tym opowiadam. Ale to jest moja przeszłość. To było wszystko potrzebne, żebym dzisiaj był taki, jaki jestem. To, że jeszcze mnie nie było na świecie, to cię nie usprawiedliwia. No nie było się na świecie. Chciałbym się dowiedzieć, jakie były twoje początki w poznawaniu innych ludzi, szczególnie ci damski, w momencie, w którym już zdecydowałeś się, że chcesz poznawać większe grono osób i szukać partnerki. Po tej metodzie, jak to rozpoznałem, że trzeba odwrotnie niż dotychczas, tak? No to wtedy zacząłem bardzo dużo próbować. No bo jak nie wiedziałem, wiesz o co mi chodzi? Ja nagle stwierdziłem, że moje dotychczasowe przekonania były błędne i że czasem trzeba bardzo bezpośrednio komunikować. Podkreślam, zwłaszcza jako facet, powinieneś bezpośrednio komunikować. To jest pierwsza rzecz, ale oczywiście trochę, czytałeś moją pierwszą książkę? Tak. Tam jest ta krzywa, prawda, skuteczności. Tam jest grzeczny, zuchwały i potem bezczelny, prawda? Bezczelny to się ludzie denerwują i się odrzucają. Ale zuchwały to zachowujesz się nie całkiem tak jak wszyscy inni, ale jeszcze to jest akceptowalne. I teraz im bardziej tą granicę zuchwałości zbliżasz się do niej, do tej granicy zuchwałości, ty masz większą skuteczność w komunikacji z innymi. No to trzeba potrenować i zaakceptować, że czasem ją przekroczysz. No to wtedy trudno.
Po prostu, bo to się nie da z książki. Książkę, wiesz, ja tam w tej pierwszej książce napisałem konkretne ćwiczenia, które jak przerobisz, to na pewno jesteś dobry w tych rzeczach. Ale potem to trzeba praktykować. To jest trochę tak jak z językiem obcym. Że z książki, wiesz, możesz się nauczyć gramatyki, słówek, ale potem rozmawiasz z żywym człowiekiem, jeszcze native'em, to nagle wygląda to całkiem inaczej. No tak. No, to jest dokładnie to samo. Bo to jest umiejętność. Jak pierwszy raz spróbowałeś odważnie do tej pani, no, z którą się spotkałeś, od razu ta propozycja poleciała, to mogło ci się dospodobać. Spodobało mi się pewnie. I stosowałeś to tak... Potem stosowałem to, zawsze testując działa. Jak dalej... Nie. Dlatego mówię, że granice rozpoznajesz wtedy, jak próbujesz je przekroczyć, nie? Więc parokrotnie zdarzyło mi się przekraczać, ale dzięki temu, wiesz, potem nabierasz wyczucia. To wiedziałeś, kiedy można spróbować za pierwszym razem. Nie, za pierwszym razem zrobiłem to na ślepo z desperacji, ale zobaczyłem, że funkcjonowało, to potem patrzyłem, wiesz, jak daleko mogę się posunąć. Jak widzisz, w młodych latach wcale nie byłem lepszy od ciebie, drogi widzu. To nie przeszkodziło mi w zbudowaniu sobie super życia. Życia pełnego ciekawych przeżyć, wielu interesujących podróży i oczywiście wielu interesujących ludzi. Nagrywam ten film, abyś uważnie spojrzał na mnie, tak, i powiedział, jak taki Alex mógł to zrobić? To ja tym bardziej. Jeżeli tak myślisz, to w pełni się z tobą zgadzam i całkowicie cię popieram. Pamiętaj, że masz tylko jedno życie i nie pozwól sobie wmówić, że jeśli nie masz już 20 lat, bogatych rodziców czy spadku, czy jakiegoś określonego, specjalistycznego wykształcenia, to już jest za późno, żebyś zrobił z twojego życia coś wspaniałego. Uwaga, uwaga, wspaniałego według twoich wyobrażeń, a nie oczekiwań innych ludzi. Często zresztą ludzi, z którymi tak naprawdę nie zamieniłbyś się na życie, gdybyś wiedział, jak ono u nich naprawdę wygląda. Zamiast tego zabierz się za siebie i nie pozwól innym marnować twojego czasu i pozbawiać cię energii, którą masz. Pamiętasz, że nade mną wiele osób też załamywało ręce i zastanawiało się, jak ja sobie w życiu poradzę? No, jak widać, poradziłem sobie znacznie, znacznie lepiej od większości i ty też możesz. Tym bardziej, że dzisiejsze czasy stwarzają bardzo dużo możliwości, które po prostu trzeba dostrzec i wykorzystać. Możliwości zarówno dla 20-latków bez formalnego wykształcenia, jak i osób w moim wieku, co zresztą widać na załączonym obrazku. Jak się za to zabrać, znajdziesz na bardzo wielu filmach na moim kanale, począwszy już od tych naprawdę najstarszych. Rozejrzyj się tam i na początek nie sugeruj się gorszą jakością techniczną tych pierwszych nagrań. Dlaczego? No bo zawartość jest ciągle bardzo aktualna i ciągle bardzo potrzebna. To jest oczywiście tylko początek tego, co trzeba zrobić, ale od czegoś trzeba zacząć i to nic nie kosztuje. Aby odnieść sukces, będziesz potrzebował też innych wartościowych ludzi. Prawie całą wiedzę, która jest na ten temat potrzebna, jak takich ludzi mieć i co z nimi robić, aby właśnie niezależnie od twoich zainteresowań i zdolności wylądować po tej słonecznej stronie życia, to znajdziesz w naszych książkach, które możesz kupić pojedynczo albo w korzystnym cenowo zestawie. I to zarówno w postaci papierowej, jak i elektronicznej, jeżeli wolisz taką. Zajrzyj do naszego sklepu i zrób sobie taki prezent. Zrób sobie przysługę i przestudiuj je w takiej formie, jaka ci pasuje, ale naprawdę przestudiuj. A w razie pytań napisz do mnie, bo adres znajdziesz tu poniżej. Pamiętaj, dopóki jesteś przyzwoitym człowiekiem, to ja jestem po twojej stronie, bo takich ludzi potrzebujemy na tym świecie. Gdybyś chciał porozmawiać z interesującymi ludźmi na żywo, to spróbuj dostać zaproszenie na bezpłatne spotkanie widzów i czytelników, gdzie bywa bardzo ciekawe i bardzo zróżnicowane towarzystwo. Najlepiej zapisz się na mój newsletter, jego absolwenci dowiadują się pierwsi, gdzie i kiedy planowane jest następne i też w jaki sposób można się tam zapisać. To z tym zapisem jest ważne, bo liczba uczestników jest zawsze ograniczona, i nie wszystkich mogę zaprosić. Jeśli wolisz zadać mi pytanie, to napisz do mnie właśnie na maila, tu masz go jeszcze raz poniżej i znajdziesz go w opisie. No, obejrzyj jeszcze raz ten film, i jeżeli jeszcze do tej pory mnie oglądasz, to daj mi lajka i zasubskrybuj ten kanał. W ten sposób pomożesz propagować dalej tę wiedzę. Życzę ci powodzenia i pamiętaj, dopóki jesteś dobrym człowiekiem, jestem po twojej stronie.